A jak na to trafiłaś, jak się tym zainteresowałaś w ogóle? Wiesz co, ja od dłuższego czasu jestem reflexoterapeutą, pracuję na stopach. I od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu szukałam uzupełnienia terapii, dlatego że przychodzą do mnie osoby, które chcą, żebym wymasowała stopy i popracowała na stopach, ale przy okazji rozmawiamy. Czasami się odbywa ten refleksoterapia w ciszy, a często jest tak, że jest poruszona cała masa innych tematów. Nie miałam z kim porozmawiać w języku polskim, nawet z mężem przez to porozmawiałam po angielsku potem. Ale tak, trzeciego dnia siedząc na tym kursie, tu jest, co jeszcze takiego było, to jest bardzo dużo rozmowy z klientem na takiej zasadzie i takiej delikatnej rozmowy, bez oceny, bez osądzania, jest pełna akceptacja. To jest to, czego my potrzebujemy, dlatego że żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy wszystkich oceniają, nie ma, jest ciężko. Sami siebie też oceniamy bardzo mocno i bardzo silnie. Więc ja również to zrobiłam, trzeciego dnia stwierdziłam, Boże, co ja tutaj robię? W ogóle to jest... Nie, chcę wracać do domu. Ale potem przyszło takie zrozumienie, uspokojenie, wyciszenie. No tak. Nie trafiłam tu przez przypadek. Droga była taka, jaka była, że wszystko się zdarzyło w takim odpowiednim momencie. Poprzez inspiracją do terapii Gentle Energetics i dotyku motyla była delikatna praca jej ojca z dziećmi, z noworodkami i z dziećmi. Przepraszam, a te lgoty są, powiedzmy sobie, powtarzalne u niektórych osób? Że to nie jest bardzo indywidualne? Wiesz co, tak, każdy ma inne, tak? Bo traumatyczne doświadczenie, no tu jeszcze nie powiedziałam o tej energii życiowej, bo tu też można wspomnieć o energii życiowej. Traumatyczne doświadczenia to są wszystkie takie doświadczenia, które powodują przerwanie przepływu energii życiowej i są zapisywane w ciele. I nie wszystkie traumatyczne doświadczenia są zapisywane w ciele, bo do drugiego roku życia, mówimy od poczęcia do drugiego roku życia, mówimy o traumie pierwotnej, która powoduje to, że to jest taki okres, to są traumy prewerbalne, które w zasadzie zapisujemy wszystkie w naszym ciele, ponieważ nie mamy możliwości decyzji, czy to jest dla nas przykre, miłe, czy nie. Wracając jeszcze do emocji i do złości i radości, ponieważ złość i radość, emocje złości i radości są emocjami, które są doświadczeniem energii w stanie ekspansji, często mogą być mylone. Czyli może być mylone złość z radością. Dobrze, to może pokażesz do tych motyla teraz nam przed kamerą. Czy są jakieś części ciała, których mam nie dotykać? Nie. Jeżeli będziesz chciał przerwać na jakimś etapie, po prostu powiedz stop. Jak będziesz gotowy, możesz... Nie chcę mi się gadać, chcę śmiać. Nie, naprawdę bomba. Czuję po prostu ogromną, no taką bombę optymizmu teraz robimy. Super, Piotrka, dziękuję.